Nazywam się Andrzej Golik, jestem ze wspólnoty Miasto na Górze. Jestem jednym z jej liderów od kilkunastu lat. Dzisiaj chciałbym powiedzieć parę słów o takim człowieku, który był samotny i nielubiany. Myślę, że to jest bardzo typowa osoba dla dzisiejszego czasu, kiedy wielu z nas, kiedy po półtora roku takich przerw w relacjach, też czujemy się opuszczeni i samotni. Ten człowiek miał na imię Zacheusz i chciałbym przeczytać fragment z Ewangelii Świętego Łukasza z 19 rozdziału, począwszy od wersetu 1. Potem Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto, a pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa. Któż to jest? Ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali: do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie się stało udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Dlaczego ten człowiek był taki nielubiany i samotny? Człowiek był kolaborantem, tak? Współpracował z okupantem, zajmował wysokie stanowisko, czyli zrobił karierę wśród Rzymian i dodatkowo jeszcze był bogaty. No trudno lubić takiego człowieka. Nie wzbudza on z pewnością sympatii. Miał on też taki osobisty problem, ponieważ był niskiego wzrostu. W związku z tym nie mógł dobrze widzieć wtedy, kiedy był w tłumie. A jak czytamy w tym fragmencie, chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa. No najwyraźniej miał taką potrzebę, tak? I nie była ona mała. Słowo koniecznie oznacza niesamowitą determinację, tak? I ta determinacja w przypadku Zacheusza przejawiła się tym, że ten bogaty człowiek na wysokim stanowisku zdecydował się jako dorosły wejść na drzewo, tak jak dzieci, żeby móc zobaczyć Jezusa, który miał właśnie tamtędy przechodzić. I wykazał się inicjatywą. Coś pomyślał nad tym, co może zrobić, żeby pokonać problem związany z tłumem i pewną swoją małością, tak, niskim wzrostem. Jezus zatrzymuje się przy drzewie, na którym siedzi Zacheusz i woła go po imieniu. Wcześniej nie byli przedstawieni. Pan popatrzył na Zacheusza i wiedział, jak on ma na imię. Zacheusz bardzo pragnął spotkać Jezusa, ale Jezus również bardzo pragnął spotkać Zacheusza. Spotkanie właśnie wtedy miało miejsce. Pan popatrzył na niego i wypowiedział jego imię, ponieważ Bóg wie, jak mamy na imię. Wie, jak mam na imię ja i wie, jak masz na imię ty. I zna twoje życie, tak jak znał życie Zacheusza. I wcale go to nie odstrasza, nie zniechęca. On zatrzymuje się w swojej drodze i patrzy na ciebie. I rozpoczyna dialog. Woła nas po imieniu. Tak jak Zacheusza. Co Jezus powiedział Zacheuszowi? Dziś chcę się zatrzymać w twoim domu. Nie umawiamy się z kalendarzem na jakiś przyszły, daleki termin. Bogaci, zamożni i ludzie na wysokich stanowiskach mają zwykle wypełnione kalendarze różnymi ważnymi spotkaniami. Jezus mówi dziś. Jezus mówi teraz. Teraz chcę wejść do twojego domu. Chcę być twoim gościem. To jest słowo, które nie tylko kieruje do Zacheusza, ale kieruje to słowo również do mnie i do ciebie. Jezus chce dzisiaj wejść do twojego życia, do twojej samotności, do twojego odrzucenia, tego, jaki jesteś naprawdę, ponieważ on ma dobre zamiary w stosunku do ciebie. Są to zamiary pełne pokoju i miłości. Takie dokładnie jak w przypadku Zacheusza. Czytamy, że Zacheusz prędko schodzi z drzewa. Nie był człowiek, który w tym momencie zaczął rozważać i zastanawiać się,
co powinien zrobić z taką ofertą. On wiedział, że to jest dla niego szansa. On chciał z niej skorzystać. Zszedł od razu z drzewa i czytamy, że przyjął Jezusa rozradowany. On się cieszył spotkaniem z Nim, cieszył się, że Jezus może wejść do jego domu, że może otworzyć dla niego drzwi. Tak, to jest słowo, które nosi dla nas nadzieję, że Jezus również, kiedy przychodzi do nas do domu, to nie witamy Go z powagą, nie zamykamy oczu w jakichś uniesieniach, ale cieszymy się tym, że jest razem z nami, ponieważ On wtedy przychodzi do naszego domu, do naszego serca i przynosi prawdziwy pokój i prawdziwe nowe życie. Środowisko, w którym Zacheusz żył, uważało go za grzesznika, jak uważało go za osobę niegodną zaufania. Odrzucało go z powodu jego właśnie kolaboracji z okupantem. Odrzucało go dlatego, że zarobił nieuczciwie przypuszczalnie w dużej części swoje pieniądze. Więc ludzie, którzy widzieli, że Jezus, rabbi, nauczyciel, idzie do grzesznika w gościnę, byli tym zgorszeni i szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę. Jezus zupełnie się tym nie przejmuje. Jezus dobrze się czuje razem z Zacheuszem, ponieważ wie, że to, co za chwilę się stanie, będzie niesamowitym przełomem w jego życiu. Zacheusz zwraca się do Jezusa: Panie. To nie jest takie jak w dzisiejszym języku per pan albo po imieniu się do kogoś zwracamy. Panie, w tamtym czasie zwracało się do osoby, która ma władzę. Zacheusz, bogaty, współpracujący z Rzymianami człowiek, zobaczył w Jezusie kogoś więcej niż tylko nauczyciela. Zobaczył Mesjasza, który ma władzę. I dlatego też podejmuje decyzję o całkowitej zmianie swojego życia. On mówi, że połowę swojego majątku oddaje ubogim. A jeżeli kogoś skrzywdził, a z pewnością skrzywdził niejedną osobę, zwraca poczwórnie, czyli dwa razy więcej, niż mówią o tym odpowiednie przepisy prawa żydowskiego. Stał się hojnym człowiekiem. Jezus, kończąc to spotkanie, mówił: dziś zbawienie się stało udziałem tego domu. Ponieważ Jezus przyszedł szukać to, co zginęło. Zbawić to, co zginęło. On szuka mnie, szuka Ciebie. W tej sytuacji życia, w której właśnie jesteś. Po to, żeby Cię podnieść, żeby dać Ci nadzieję, żeby okazać Ci miłość. Dzisiaj właśnie nie musisz czekać na nic więcej. Jezus jest obecny tu i teraz, tam gdzie jesteś. Jest prawdziwy, żywy i zmartwychwstały. On nie skreślił Cię. Jest razem z Tobą. Przychodzi odszukać Cię. Przychodzi do Ciebie, aby przynieść nadzieję, pokój i nowe życie. Oczekuję na Twoją decyzję. Co zrobisz z Jego miłością, z Jego ofertą, z Jego zaproszeniem. Życzę Ci, żeby Twoje spotkanie z Jezusem było takie jak spotkanie Zacheusza. Żebyś przyjął Go rozradowany, przyjęła Go rozradowana. Żeby Twoje życie zmieniło się tak, jak zmieniło się życie Zacheusza. Życzę Wam wszystkiego dobrego.